Stalin nie żyje. Jeden z najpotężniejszych ludzi XX wieku. Szok w Moskwie, Pekinie, Pradze, Berlinie Wschodnim. Sceny dla kamer, ale łzy są prawdziwe. Był niczym Bóg. Mówił o sobie, że jest ojcem. Oficjalna wersja głosi, że zmarł nagle po poważnej chorobie. Najbliżsi współpracownicy Stalina znają prawdę i tej tajemnicy będą strzegli przez dziesięciolecia. Śmierć dyktatora. Groteskowa i samotna agonia pośród rzekomo najwierniejszych. Mówiono, że naród chce, aby Stalin żył wiecznie, bo nie można sobie wyobrazić egzystencji bez niego. Być może ludzie nawet tak myśleli, ale najbliższe otoczenie nie mogło się doczekać jego odejścia. Śmierć Stalina. Moskwa, 28 lutego 1953 roku. 5 dni przed śmiercią Stalina. Normalny dzień w życiu Józefa Wissarionowicza. I jak zwykle wezwał współpracowników na Kreml, aby towarzyszyli mu w ulubionej rozrywce – oglądaniu amerykańskich westernów. Po projekcji wyjechał do tajnej daczy w Kuncewie, 15 minut jazdy samochodem od Moskwy. Drogi pilnowały setki tajniaków. Jak zawsze podjechało kilka identycznych limuzyn opancerzonych. Nikt nie wiedział, w której siedzi Stalin. Jak zawsze w ostatniej chwili wybrał ostateczną trasę. Sam wszystko planował. Jeśli ochrona próbowała ustalić trasę między daczą i Kremlem, wrzeszczał na nich. On wyrugał ochronę. Czemu zawsze tą samą drogą? Ułatwicie zadanie zamachowcom. Dlatego za każdym razem jechał inaczej. Wjazd do daczy w Kuncewie, 10 km od Kremla. Nawet dziś obowiązuje tu zakaz wstępu. Niewielu znało to miejsce, jeszcze mniej osób mogło się tu dostać. Teren obejmuje 25 hektarów. Siedziba władcy absolutnego. Strzeżona przez 120 ochroniarzy. Prosty wystrój, boazerie. Gabinet Stalina, z którego rzadko korzystał. Korytarze prowadzą do sąsiedniego budynku, gdzie siedziała ochrona, a także do salonu. Nie służył do przyjęć, tylko prowadzenia światowej polityki, szczególnie w nocy. Pod koniec życia rządził z daczy. Coraz mniej czasu spędzał na Kremlu. Zdarzało się, że wcale tam nie przyjeżdżał. Wolał przesiadywać w daczy, nawet podczas najtrudniejszych wojennych lat. Wieczór 28 lutego 1953 roku. Około 22 Stalina otacza jego przybrana rodzina. Przede wszystkim Beria, szef tajnej policji. Malenkow, jeden z najbliższych współpracowników. Chruszczow z partyjnej wierchuszki. Bułganin, wojskowy. Tych czterech niemal co wieczór spotykało się w daczy. Ławrentij Beria i Nikita Chruszczow. Za kilka dni będą walczyć o władzę nad Imperium Radzieckim. Tej nocy jednak są tylko pionkami w rozgrywce wszechpotężnego Stalina.
Niezbyt interesowało go, co sądzą. Tych czterech stanowiło coś w rodzaju komitetu doradczego przy dyktatorze. Był w tym element polityczny, a także psychologiczny. Ludzka potrzeba rozmowy z innymi. Stalin nie miał do kogo ust otworzyć. Już dawno temu odepchnął całą rodzinę. Семьи у него не было, потому что семью он от себя отодвинул. Jedzenie, picie, rozmowa, przy czym to Stalin mówi. Tej nocy o Jugosławii, renegacie Tito i wojnie koreańskiej. Kpi z wiernych towarzyszy, są słabe uszami. Gdy odejdzie, imperializm ich zdusi. Zastraszanie i upokorzenia. Goście muszą się strzec tak samo jak gospodarz. Pod koniec życia cierpiał na manię prześladowczą. Obawiał się zamachu, zwłaszcza bał się otrucia. Do daczy przyjeżdżali najbliżsi, czyli Chruszczow albo Beria. Podawano i nalewano wino. Stalin podchodził i zamieniał się na kieliszek z którymś z nich. Nigdy nie pił z kieliszka, który przed nim postawiono, nawet jeśli wino lano prosto z butelki. Żył w strachu. Jeśli brutalny monarcha tak postanowi, to będzie twój ostatni dzień. Mój ojciec, kiedy przychodził tu na kolację, nie wiedział, gdzie skończy. Tej nocy nie po raz pierwszy czwórka współpracowników martwiła się o przyszłość. Października 1952 roku. 19. zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Stalin po raz ostatni przemawia przed kamerami. Krótko, zaledwie 5 minut. To był chory starzec. Łysiał. Mówił powoli, często robiąc przerwy. Jego wypowiedzi były mętne. To są fakty. Ale ciągle rządził państwem. Zmienił się, lecz nadal pozostał człowiekiem ze stali. Następnego dnia ogłosi, że biuro polityczne będzie liczyło 25 członków zamiast 8 i ucierpi na tym stara gwardia. Chciał się pozbyć najbliższych współpracowników. Byli za starzy. Potrzebował świeżej krwi. Często dokonywał zmian. Regularnie przeprowadzał czystki, żeby jego współpracownicy żyli w strachu. Wkrótce wykonał następny zaskakujący krok. 13 stycznia 1953 roku na pierwszej stronie prawdy poinformowano o wykryciu terrorystycznej grupy lekarzy trucicieli. Ujawniono, że 12 kremlowskich lekarzy to mordercy i szpiedzy. Przyznali się do zabijania towarzyszy partyjnych na rozkaz zachodnich służb wywiadowczych. Trafili do cel tortur na okrytej złą sławą Łubiance. Wśród nich znalazł się również osobisty lekarz Stalina, Winogradow. Jak się później okazało, był to fatalny błąd. Zaplanował proces pokazowy rzekomych spiskowców lekarzy, który miał objąć jego dawnych towarzyszy partyjnych. Ze sprawy kryminalnej zamierzał uczynić wielki polityczny proces. Kolejna czystka. Czterech najbliższych współpracowników jednoczył strach. Widzieli, jak szybko pozbywa się ludzi.
Siedzieli razem, jak gdyby nic się nie działo. Noc 1 marca Stalin spędził w ich towarzystwie. Chciał, żeby Chruszczow zatańczył ludowe tańce rosyjskie i ukraińskie. Bronił się nie dlatego, że nie chciał tańczyć. Po prostu nie mógł. Stalin zadzwonił. Tak się porozumiewali z ochroną. Dzwonki były w każdym pomieszczeniu. Chciał więcej wina. Stół nakryto od nowa. Podano typowe gruzińskie potrawy. Stalin jadł i pił, jakby był zdrowy. Pozory. Coraz rzadziej występował publicznie. Po udarze w 1949 roku nie mógł normalnie pisać i właściwie nie nadawał się do pracy. Wykorzystał to do stworzenia kultu jednostki. Rzadko pojawiał się publicznie, ponieważ wyglądał źle i mówił bardzo powoli. Żeby to zrównoważyć, kult jego osoby rozrósł się do niespotykanych rozmiarów. Stalin był wszędzie. Jego fotografie znajdowały się na każdym kroku, aby ukryć nieobecność dyktatora. Ludzie się nie martwili nawet wtedy, gdy Stalina brakowało na trybunie. Na Zachodzie krążyły plotki o jego śmierci. Próbowano je rozwiać szeroko rozgłaszanymi wizytami w Teatrze Bolszoi. To nie Stalin zasiadał w carskiej loży, tylko jego sobowtór. Gdy wszedłem do loży, wszyscy wstali. Nigdy tego nie zapomnę. Olbrzymia widownia. Przedstawienie jeszcze się nie rozpoczęło. Stałem tam, a widzowie zerwali się z miejsc i klaskali. Sam też klasnąłem kilka razy i usiadłem. Loża znajdowała się w półcieniu. Widać było tylko mój profil. Coraz częściej korzystano z sobowtórów. Jednym z nich był Felix Dadajew. Tylko on jeszcze żyje. Stalin sam go zauważył i zaakceptował. Pojawiał się w zastępstwie Stalina w operze, na defiladach i innych uroczystościach. Obawiał się zamachu. Jego limuzyny były opancerzone. Miałem rozkaz nie opuszczania wozu, gdyby coś się wydarzyło. Siedziałem w prawdziwym samochodzie. Wszystko wokół mnie było prawdziwe. Auto, ochrona, tylko ja byłem fałszywy. Pełnił służbę sobowtóra Stalina na trasie pomiędzy Kremlem a daczą. Te przejazdy miały się wkrótce skończyć. Uczta w dużej jadalni zbliżała się do końca. Mój ojciec uważał, że wieczór przebiega normalnie. Stalin był zdrowy, w dobrym nastroju. Nawet z nimi żartował. Dowcipkował z moim ojcem. W 4:30 rano Józef Wasylionowicz żegnał się z gośćmi. Odbywało się to zawsze w ustalony sposób. Odprowadzał ich do wyjścia, a później dowódca ochrony zamykał za nimi drzwi na klucz. Który był starszy ochranek, zapierał za nimi drzwi. Goście odjechali. Stalin przeszedł do swojej kwatery.
W niedzielę rano, 1 marca, Stalin nie zadzwonił o zwykłej porze. Po jakimś czasie ochrona zaczęła się niepokoić. Ochrona czekała, aż zadzwoni. Stalin budził się zwykle około 11, ale nie dzwonił. Siedzieli w kuchni. 12, 1, wreszcie wybiła 3 po południu. Wtedy się zaniepokoili. Ale nie odważyli się pójść do Stalina, żeby sprawdzić, co się dzieje. Wejście do niego bez wezwania było surowo zakazane. Stalin osobiście wydał ten rozkaz. Pracownicy żyli w strachu. Jeden nieodpowiedni ruch, albo nawet właściwy, który mu się nie spodobał, groził rozstrzelaniem. Bali się trzasnąć drzwiami albo zbyt głośno stuknąć obcasami. Wszystkie zasady i tryb życia w domu zostały ustalone osobiście przez Stalina. Nikt nie mógł ich zmienić. Chodziło o zapewnienie całkowitej ochrony. Nie było instrukcji na wypadek utraty przytomności przez Stalina. Wyobraźcie sobie, że w tamtych czasach ktoś się ośmielił i napisał, gdyby towarzysza Stalina znaleziono nieprzytomnego na podłodze, niemożliwe. Nikt nie ośmieliłby się tego napisać. Nikt nawet nie wspomniał o takiej możliwości. To właśnie wydarzyło się 1 marca. Stalin leżał na podłodze. Czas mijał. O 19 do Kuncewa, jak zwykle, przywieziono pocztę z Kremla. Miała być natychmiast dostarczona Stalinowi. Ochrona zyskała pretekst do działania. Nikt nie miał odwagi. Wybrano ochroniarza Łozgaczowa. Dopiero tuż przed swoją śmiercią ujawnił, że to on znalazł Stalina w Saloniku. Łozgaczow podbiegł i zawołał: towarzyszu Józefie Wasilionowiczu, co z wami? Stalin go słyszał, ale nie mógł mówić. Podniósł rękę i wybełkotał dz, a później zaczął chrapać. Trzech ochroniarzy przełożyło go na kanapę. Pod ciałem była kałuża. Nasikał pod siebie, a ten bełkot i podniesiona ręka znaczyły zapewne, że było mu zimno. Stalina przeniesiono do dużej jadalni. Ochrona nie wiedziała, co robić. Wreszcie postanowiono zawiadomić czwórkę najwierniejszych. Pozwonili Berię. Udało im się dodzwonić do Berii. Towarzysze z najbliższego otoczenia Stalina mieszkali kwadrans od daczy, ale minęły 2 godziny, zanim dotarli. Stalin leżał chrapiąc. Beria powiedział: on śpi. Ochroniarze próbowali uzasadnić swoje postępowanie, tłumacząc, że znaleźli tego 73-latka w kałuży moczu. Beria mówił: Józef Wasilionowicz śpi, nie przeszkadzajcie mu i nie zawracajcie nam głowy. I wszyscy odjechali. Można zrozumieć ochroniarzy, bali się wtrącić. Mogli zostać za to rozstrzelani. Beria powinien natychmiast wezwać lekarzy.
Beria i pozostali martwili się o siebie. Bali się, że narażą własne życie, jeśli obudzą Stalina i powiedzą: wzywamy lekarzy. Już złamali zasady, bo przyjechali bez zaproszenia i widzieli to bóstwo w takim stanie. Nikt nie miał prawa go tak oglądać. Nie do pomyślenia. Stalin padł ofiarą własnego systemu. Lekarzy wezwano do Kuncewa dopiero 2 marca. Przyjechali tuż przed godziną 8 rano. Umierali ze strachu. Po pierwsze, byli zaszokowani, bo zobaczyli Boga czy szatana. Po drugie, pamiętali, jaki los spotkał ich kolegów. Nie wiedzieli, co się z nimi stanie. Wrócą do domu, czy trafią do więzienia NKWD. Diagnoza: udar. Żadnych wątpliwości. Paraliż jednej strony ciała, trudności oddechowe. Stalina leczono wyłącznie tutaj. Przyszłość nieśmiertelnego źle się zapowiadała. Był w stanie krytycznym. Do Kuncewa wezwano córkę Swietłanę. To zdjęcia ze szczęśliwego dzieciństwa. Więzy rodzinne dawno zostały zerwane. Do daczy przyjechał także syn Wasyl, pijany jak zwykle. Zwyzywał lekarzy od morderców. Stalin żył. Oddech urywany, uszkodzenie mózgu i zbyt wysokie ciśnienie. Nikt w olbrzymim imperium nie zdawał sobie sprawy z jego stanu. Do Moskwy wezwano sobowtóra Stalina, Feliksa Dadajewa. Wcześniej niż inni dowiedział się o chorobie dyktatora. Trzeciego marca przyjechałem do Moskwy. Powiedziano mi, że mogę chodzić gdzie chcę, ale z opiekunem. Potem wszystko mi wyjaśnią. Uprzedzono mnie, że znów zastąpię Stalina, bo jest poważnie chory. Czeka, czy znów przywdzieje maskę tyrana. Świat zewnętrzny nic nie wiedział. Nawet Siergiej Chruszczow, syn oddanego towarzysza, nie słyszał o udarze, chociaż jego ojciec przesiadywał w Kuncewie. Ojciec nie powiedział mi, że Stalin choruje. Utrzymywali to w tajemnicy. Nie rozmawiało się o tym, co się z nim dzieje. Stalin był chorobliwie nieufny. O jego chorobie dowiedziałem się z gazety. Mówi Moskwa. 4 marca o 8.30 ogłoszono, że Józef Wissarionowicz Stalin jest chory. Na pierwszej stronie prawdy napisano: 2 marca we wczesnych godzinach porannych towarzysz Stalin doznał udaru w moskiewskim mieszkaniu. Wezwano najlepszych lekarzy. Krótkie oświadczenie, tyle kłamstw. Stalin nie był na Kremlu, tylko w daczy. Najlepsi lekarze nie siedzieli przy nim, tylko w więzieniu. Dwa niewinne kłamstewka. Bardziej problematyczna jest data udaru Stalina. Nie mogli powiedzieć prawdy, bo musieliby wytłumaczyć, dlaczego lekarze zjawili się tak późno. Z tego powodu ogłosili, że dostał udaru 2 marca. То есть тогда, когда появились врачи.
Poza tym w biuletynach zamieszczano prawdę i mnóstwo szczegółów. Temperaturę ciała, puls, nawet wynik badania moczu. Leczenie dyktatora rozpoczęto od przystawienia pijawek. Co dziś by zrobiono? Zostałby podłączony do respiratora i innych urządzeń. A co wtedy zastosowano? Pijawki. To był normalny sposób leczenia rosyjskiej arystokracji. Na przykład Katarzynie Wielkiej przystawiono pijawki po udarze. Medycyna ludowa sięgała po tę metodę, gdy chory doznał udaru. Nie ma się czemu dziwić. Tradycyjny sposób leczenia w Rosji. Uwielbiamy pijawki. To ruskie narodne lekarstwo, pijawki. Bardzo ich lubimy. Tak, wypijają krew, ale to nic w porównaniu z Józefem Wasyljanowiczem. On wypił znacznie więcej. Zbiorowe zdjęcie ze Stalinem już nie będzie okazji do pozowania. Teraz rządziło czterech najwierniejszych. Jak długo tyran leży bezradny na kanapie? Chcieli się go pozbyć na zawsze z dwóch powodów. Obawiali się o własne życie. Stalin mógł w każdej chwili odsunąć ich i skazać. Po drugie, sami pragnęli władzy. Domyślili się, że dni Stalina są policzone. Czemu to przeciągać? Życzyli mu śmierci. Nie zrobili nic, żeby ją przywołać, ale też go nie ratowali. Cały kraj czytał biuletyny medyczne. Ludzie byli w szoku. Nieśmiertelny, chory. Tak bardzo, że umrze? Niemożliwe. Rezultat kultu jednostki. Wielu oddałoby życie, żeby ocalić Stalina. Byli gotowi poświęcić własne życie dla niego. Rozumiecie? To był sukces propagandy, ale także zasługa jego osiągnięć jako wodza wielkiego narodu. W świadomość zbiorową wryło się hasło „Za Stalina, za ojczyznę”. Z nim na ustach ruszali w bój żołnierze Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Stalin symbolizował zwycięstwo i siłę. Churchill powiedział o Stalinie, że zastał Rosję w epoce drewnianego pługa, a zostawił w epoce broni atomowej. To są słowa Churchilla. Marca. Lekarze są bezradni. Czterech najwierniejszych przygotowuje się do odejścia dyktatora. Było jasne, że Stalin umiera. Sytuacja zrobiła się napięta. Beria w jednym pokoju, Chruszczow w drugim. Każdy przeciąga zwolenników na swoją stronę. Biuro polityczne obradowało na Kremlu od 20. Rozdzielano stanowiska i obowiązki. Georgij Maleńkow został prezesem Rady Ministrów ZSRR, chociaż obecny prezes jeszcze żył. Król nie umarł. Było za wcześnie na okrzyk „Niech żyje król!”. И кричать «Да здравствует король!» было еще преждевременно.
Beria został potężnym szefem tajnej policji. Nikita Chruszczow pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Partii. Nikołaj Bułganin dostał tekę ministra obrony narodowej. Wkrótce po 21 zakończyła się nadzwyczajna narada biura politycznego. Beria, Chruszczow i pozostali wrócili do Kuncewa. Dotarli tuż przed śmiercią Stalina. Swietłana, córka dyktatora, w otoczeniu przywódców partii była przy ojcu do końca. Tak to później opisała. Otworzył oczy. To było przerażające spojrzenie, gniewne i oszalałe, pełne grozy w obliczu śmierci. Nagle uniósł rękę, jakby chciał coś pokazać w górze albo nam pogrozić. W następnej sekundzie dusza wyrwała się z ciała. Marca 1953 roku. Stalin nie żyje. Kto będzie następcą? Serce Stalina przestało bić 25 minut temu, a członkowie biura politycznego już zebrali się na Kremlu w gabinecie zmarłego. Należało urządzić pogrzeb, omówić treść obwieszczeń, uspokoić naród, a przede wszystkim pilnować rywali. Nic jeszcze nie rozstrzygnięto. Żaden z przeciwników nie był dość silny, aby zastąpić Stalina. Tej nocy celowo tak podzielili obowiązki, żeby na razie nowy dyktator nie mógł sięgnąć po władzę. Na zebranie zaproszono redaktora naczelnego Prawdy. Zauważył, że krzesło Stalina jest puste. Zgodzili się, że przez jakiś czas miejsce Stalina przy stole pozostanie puste. Wszyscy razem byli następcami Stalina. Czyli kierownictwo kolektywne. Magiczny zwrot, który tworzył iluzję jedności i siły. Ale za tą fasadą wszystko się rozsypywało. Wszyscy w kręgach władzy obawiali się Berii. Stał na czele całej policji, również tajnej. Beria otrzymał najsilniejszą kartę w tej rozgrywce, ponieważ Stalin zbudował państwo policyjne. Zagarnął stanowisko szefa tajnej policji. To zaszokowało innych. Wszyscy uznali, że sięgnie po rolę dyktatora, choć może nie od razu. Wydawało się, że Nikita Chruszczow został zepchnięty na margines, ponieważ został sekretarzem Komitetu Centralnego Partii. Czyli był niższy rangą niż Beria i Malenkow. To nie była wysoka czy silna pozycja. Uznano, że obejmie to stanowisko po Stalinie, tak jak Malenkow stanął na czele rządu. Od ciebie zależy, co zrobisz z otrzymaną władzą. Kiedy w roku 1921 Stalin został sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego, też nikt nie uważał tego stanowiska za ważne. Świat zewnętrzny nie wiedział, że na Kremlu toczy się walka o władzę. Naród żegnał wodza. Już w kilka godzin po śmierci ciało dyktatora wystawiono na widok publiczny w centrum Moskwy. Ludzie zjeżdżali z całego kraju. Tragedia, której nie opiszesz słowami. Naród nie płakał, tylko wył.
Wezwano Dadajewa, aby zagrał martwego Stalina w kolorowym filmie o pogrzebie wodza. Reżyser powiedział, że przydałbym się do roli Stalina. Zapytał, czy dam radę. Odpowiedziałem, że nie potrafię tego ocenić. Byłem bardzo przejęty. Ja nawet nie wiem, czy mogę, ja bardzo rozwolnowałem. Nie okazał się potrzebny. Kamery filmowały ciało Stalina i procesję przechodzących żałobników. Gładko przebiegło kręcenie ostatniego kolorowego filmu, który utrwalał kult jednostki. Byliśmy wstrząśnięci i przerażeni. Nie wiedzieliśmy, co się teraz stanie. Kto będzie nam przewodził? Nie widzieliśmy nikogo odpowiedniego na jego miejsce. Nie znaliśmy takiej osoby. Nie potrafiliśmy żyć bez Stalina. Przy trumnie stali Beria i Chruszczow, dwaj potencjalni następcy. Żałobnicy nie zwracali na nich uwagi. Obecność zmarłego była zbyt przytłaczająca. Obok trumny Stalina przeszło 1,5 miliona ludzi. Dzień pełen kontrastów. Jedni płakali, inni odetchnęli z ulgą. Ludzie, którzy padli ofiarą prześladowań i rodziny tych, którzy ucierpieli podczas stalinowskiego reżimu, poczuli, jak kamień spada im z serca. Moi rodzice zareagowali odmiennie. Matka płakała, ojcu ulżyło. Nie wiedziała, co się dzieje na Kremlu. Ojciec pracował tam jako tłumacz Stalina. A papa pracował w Kremlu. Ranek 9 marca. Czwarty, ostatni dzień ceremonii pogrzebowych. Trumnę poniesiono do mauzoleum. Z przodu, po lewej stronie, w miejscu tradycyjnie zajmowanym przez następcę, szedł Beria. Jasny sygnał. Beria był twardy, dynamiczny, bystry. Nie zdobył wykształcenia, ale umiał postawić na swoim i zdobyć to, co chciał w warunkach, które stworzył ten reżim. Dobry organizator, energiczny. Nie był tylko aparatczykiem. Inni politycy zdawali sobie sprawę, że czeka ich zagłada, jeśli Beria dojdzie do władzy. Mój ojciec jako pierwszy postanowił mu się sprzeciwić. Podczas ceremonii pogrzebowej na Placu Czerwonym kierownictwo kolektywne utrzymywało pozory jedności i zgody. Nikt by się nie domyślił zakulisowych starć o władzę. Uroczystość rozpoczął Nikita Chruszczow, który stał na czele komitetu pogrzebowego. Jego przeciwnik Beria z trybuny u stóp mauzoleum Lenina wygłosił dłuższe przemówienie. Nasza partia i narody naszej strony. Decyzja, żeby zabalsamowane ciało Stalina złożyć obok Lenina, była ostatnią jednomyślną decyzją kierownictwa kolektywnego. Walka o władzę toczyła się miesiącami. Zakończył ją nieoczekiwany upadek Berii.
Jego błąd nie polegał na tym, że nie docenił Nikity Chruszczowa. Raczej zbyt wcześnie uznał, że wygrał. Pod koniec czerwca Beria przyjechał na Kreml na obrady biura politycznego. Nie wiedział, co go czeka. Został aresztowany, oskarżono go o zdradę partii i szpiegowanie na rzecz Brytyjczyków. Towarzysze nie ryzykowali. Beria, tak pewny zwycięstwa, został zastrzelony 8 miesięcy po śmierci Stalina. Jego ostatniego zlikwidowano w sposób typowy dla reżimu stalinowskiego. W bitwie o najwyższe stanowisko zwycięstwo odniósł Nikita Chruszczow. Nawet po śmierci Stalin pozostał wszechobecny. Tysiące odwiedzały mauzoleum na Placu Czerwonym. Też tam poszedłem. Patrzyłem na otaczający mnie tłum i myślałem, gdybyście tylko wiedzieli. To przebiegało mi przez głowę. Gdybyście tylko wiedzieli, kto stoi obok was. Ta myśl prześladowała mnie bardzo długo. Moja tajemnica. Nikita Chruszczow pozbył się Stalina. Jednym z jego największych osiągnięć było zrzucenie wszechmocnego wodza z piedestału. 3 lata po jego śmierci wygłosił referat na 20. zjeździe partii komunistycznej, ujawniając, że Stalin był największym przestępcą wszechczasów. Gdy dowiedziałem się, jak wielu ludzi umarło za rządów Stalina, zmieniłem opinię na jego temat. Zgodziłem wąsy. Nie chciałem w żaden sposób go przypominać. Dlatego zgodziłem wąsy Stalina. Gdy zaczynały mi odrastać, natychmiast znów je goliłem. W roku 1961 Nikita Chruszczow polecił, aby ciało jego poprzednika, Józefa Stalina, usunąć z mauzoleum Lenina. Spoczęło pod murami Kremla, tak jak wielu innych. Ostateczny akt odarcia wodza z nimbu wielkości.